Wincenty nie święty, ale będzie zdjęty? Powiedz nie. Pod takim hasłem przed pomnikiem Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu zebrali się mieszkańcy miasta. Po wielu postach dotyczących pomnika na portalach społecznościowych skrzyknęliśmy się ze znajomymi w grupie Ocalmy pomnik Wincentego. Ja później utworzyłem wydarzenie Wincenty nieświęty, ale zostanie zdjęty, powiedz nie, po to, żeby spotkać się tu pod pomnikiem i wyrazić opinię mieszkańców, czy chcą tego pomnika. Przed pomnikiem zebrała się grupa kilkudziesięciu osób, które przekonywały, że Wincenty Pstrowski nie powinien znikać z krajobrazu miasta. Pstrowski powinien zostać w Zabrzu? Oczywiście. Tutaj przyjechał. W 1937 wyjechał do Belgii. Potem na wezwanie władz polskich w końcu, prawda? Przyjechał w momencie, kiedy ludzi ze Śląska, robotników, wywieziono gdzie indziej, prawda? Tu nie było rąk do pracy. On w ten sposób rozumiał patriotyzm, żeby nawoływać do takiego współzawodnictwa pracy. Żeby stał. Nie wolno, to jest niszczenie polskie. Pomnika starają się bronić także zabrzańscy radni. Podjęli oni uchwałę o wzniesieniu pomnika braci Górniczej w tym miejscu. Działania te miałyby polegać na zmianie tablicy na pomniku i postawieniu nowego na tej działce z wykorzystaniem istniejącej rzeźby. Chcą także, aby teren przeszedł w ręce Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. To propozycje, bowiem ostatecznie o przyszłości Wincentego Pstrowskiego zadecyduje wojewoda śląski. Pani udaje, że pani przylepi.